Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A właściwie to dzisiaj to chyba powinnam powiedzieć Daszbur, bo jestem w lesie. No i pytanie, co Ty tutaj robisz? Co ona tutaj robi? Zbieram liście z brzozy. Po łacinie Betula pendula, znana od wieków i bardzo ceniona ze względu na swoje zdrowotne właściwości. Nawet przypisywano jej właściwości magiczne, uznawano ją za niezwykłą, która ma moc odstraszania duchów. Ale to były czasy zamierzchłe, do dzisiejszych przetrwały takie przekazy o jej właściwościach zdrowotnych dla naszego organizmu. No i zdecydowana większość z Was pozyskuje z pnia brzozy wodę, sok, który jest zwany oskołą, to się pozyskuje wiosną. No i dlaczego wiosną? Jeżeli już ten etap mija, brzoza zaczyna puszczać listki, no tej wody się nie pozyskuje. I z reguły jest takie przekonanie, że to już czas minął, koniec, nie ma tej oskoły. Oskoła ma właściwości wzmacniające, krzepiące, regenerujące i takie usprawniające nasz organizm po ciężkich chorobach. Dlaczego ta oskoła jest tak cenna? Każde drzewo na zimę, jak się szykuje, ono instynktownie czuje, tak działa natura, że idzie spać. Powiedzieć naszym językiem, ale idzie w stan spoczynku. Zamyka wszystkie swoje otwory, wszystkie szparki i wtedy liście obumierają, bo one zostają pozbawione soków, zostają pozbawione wody, żółkną, schną, opadają. A wszystkie soki, które były tutaj, w tych gałązkach, schodzą do pnia i niżej. One schodzą praktycznie do korzenia. Drzewo tak jakby śpi. I jeżeli przychodzi wiosna, a dlaczego tak się dzieje? Dlatego, żeby w zimie nie rozsadziło pnia. Bo gdyby te soki były tutaj w pniu, niestety przy zamarzaniu woda się rozkurcza, powiększa swoją objętość i pnie drzew by pękały. Dlatego soki schodzą do korzenia. Jak ruszają już, jak rusza wiosna, ruszają wszystkie procesy życiowe, drzewo naturalnie, instynktownie wie i transportuje soki w wyższe partie, do gałązek, do miejsc, w których będą listki, do pąków. Wtedy wszystko zaczyna żyć i jak te soki ruszają, pozyskujemy wodę. Jest to krótkotrwały produkt, bo tylko kilkudniowy i jak później już te listki zaczynają puszczać, tych soków nie ma tyle w pniu, są one już mniej wartościowe, są gorzkie i często już takie mętne, tego się nie pozyskuje. Ale mało kto wie, że największa moc, jeżeli chodzi o takie warunki zdrowotne, ma liść. Liść jest bezcenny i z niego również można pozyskać sok, można zrobić nalewkę zbawienną przy niedoczynności nerek. Liście brzozy bardzo wpływają korzystnie na nasze włosy, sprawiają, że są one lśniące, mocne, szybko się regenerują. Takie samo mniej więcej działanie jak woda brzozowa, bo nią też ludzie myją włosy i moja mama włosy sobie myła wodą z brzozy. Moi dziadkowie i również mi tą wodą włosy myto i one są piękne, lśniące. Liście pozyskuje się od momentu, jak tylko zaczną wypuszczać, do momentu, jak tutaj, żebym znalazła kotka, to Wam pokażę. Ona puszcza kwiatostan. W postaci kotków. Tutaj zobaczcie. One są teraz jeszcze w fazie bardzo zbitej. Nie rozchylają się, ale jeżeli już będą takie nabrzmiałe, będzie to szło wszystko do pylenia, te liście tracą moc, one się robią gorzkie i produkty później z tych liści będą bardzo gorzkie. One i tak będą zawierały goryczkę, ale nie taką jak właśnie zbierane w fazie już kwitnienia brzozy. W starożytności brzoza była symbolem rodziny, miłości, odrodzenia, spokoju.
a dzisiaj jest ona ceniona ze względu na swoje niesamowite właściwości lecznicze. Ma ona bardzo, bardzo szerokie spektrum działania, no a przede wszystkim ma takie działanie uspokajające. Przebywając w lesie, drzewa bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm i tak naprawdę każde drzewo, które znajduje się w lesie, ma inne właściwości dobroczynne dla naszego organizmu. Ale będąc w lesie brzozowym, doznajemy takiego uciszenia, uspokojenia i osoby, które cierpią na depresję, które czują takie przemęczenie psychiczne, są zmęczone psychicznie, powinny właśnie jak najwięcej przebywać w lesie brzozowym, bo biel brzozy w połączeniu z zielenią tworzy idealną harmonię. Uspokaja nas od wewnątrz. Samo patrzenie na brzozę, zwłaszcza na taką starszą, no tutaj jest akurat nie młoda, która ma gałązki skierowane jeszcze ku górze, ale brzozy starsze, te gałązki mają nagięte na dół i jeżeli wieje taki delikatny wiatr, ona się kołysze, te listki szumią, wydając taki kojący dźwięk dla naszych zmysłów. I przebywając w tym lesie, nawet jeżeli usiądziemy sobie pod pniem drzewa, oprzemy się o nią, zamkniemy oczy, doznajemy takiego głębokiego, takiej głębokiej przemiany, takiego wyciszenia, harmonii. Wszystko staje się prostsze. Problemy zaczynają ulatywać, tak jakby ona wyciągała z nas wszystkie nasze niedogodności tego świata, wszystkie bóle, wszystkie problemy. I naprawdę warto, warto, bo brzoza jest darem niebios, która zawsze była uznawana za dar niebios. I powinniśmy to wykorzystać w celach pomocniczych dla naszego organizmu. Wszystko mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odrobina chęci, odrobina mobilizacji, skupienia się i spojrzenia troszeczkę inaczej. Przede wszystkim zatrzymania się w tym szalonym świecie, a naprawdę niepotrzebne nam będą wizyty u specjalistów, wizyty w aptekach. Będziemy po prostu czerpać z natury. Kiedyś ludzie czerpali z tej natury dosłownie garściami i byli zdrowi, byli krzepcy, byli dziarscy i pełni takiego optymizmu. Potrafili cieszyć się z każdej chwili, ale właśnie większość tego wszystkiego czerpali z natury, którą nie traktowali jak coś, co jest oczywiste. Oni ją czytali jak księgę życia. Czcili ją i czerpali z niej wiedzę, zdrowie i ukojenie. Bez zamieniłam na bukiecik pachnących konwali. Tutaj u nas w lasach jest bardzo dużo konwali, bardzo dużo jagodzin. No i już się zaczął ten czas, kiedy konwalie zakwitają i są one w różnej fazie rozkwitu. Jedne są w całkowitych pąkach, jedne mocno rozkwitnięte, a jedne takie, że pół na pół. I wszyscy ruszyli do lasu po właśnie pierwsze majowe konwalie tego roku. Unosił się tutaj niesamowity zapach i w takiej właśnie aurze będę dzisiaj robić nalewkę. Można robić sok z liści brzozy, tak zwaną oskołę, późniejszą oskołę, ale ja się skupię bardziej na nalewce z liści, bo podnieść swoją odporność można na wiele sposobów, chociażby syropami z mniszka czy innymi, a tutaj chodzi o pokazanie Wam przepisu na nalewkę, która bardzo dobrze usprawnia nam nerki, jest pomocna przy lekkich stanach zapalnych dróg moczowych bądź niewydolności nerek. Taką nalewkę robi się właśnie z naszej kochanej, bezcennej brzozy. I teraz liście. W opisie będziecie mieli podane
dokładnie proporcje, ile tutaj tego trzeba. Liście umyte, muszą być umyte i pozbawione ewentualnych mieszkańców, które na tych liściach mogą mieszkać, bo jak taki mieszkaniec trafiłby tutaj do tego słoika, to zanim on by się utopił, to prędzej by się chyba zapił. Liście trzeba tutaj dosyć mocno upchać w tym słoiku, ale zapach. One mają taki dosyć intensywny zapach, a jak dostaną wody, wilgoci, to ten aromat jeszcze bardziej się wydobywa. Najbardziej taki intensywny jest po majowej burzy. Wtedy w ogóle, jeżeli wyjdziemy do lasu, to już mamy cały bukiet aromatów i po majowej burzy powinno się jak najwięcej wychodzić do lasu. Nawet jeżeli przyjdzie majowa burza z takim ciepłym deszczem, powstaną kałuże z pyłkiem sosnowym na wierzchu, bardzo dobrze jest po tym na bosaka pochodzić. Nawet klęknąć, to na przykład to działa na stawy. Moja mama zawsze, ona tylko w maju czeka na burzę majową, żeby przeszła i wtedy właśnie chodzi na bosaka. Pamiętam, jak od dziecka też nas ganiała tutaj, żebyśmy po tych kałużach chodziły, czy po trawie. To ziemia jest ciepła, grzmot rusza ziemię, burza, deszcz taki podczas burzy dodatnie naładowuje powietrze, jonizuje, pozbawia tych takich złych jonów, także powinniśmy chodzić po tym, po trawie, po takich kałużach. A wracając do nalewki, upchane liście, pozbawione mieszkańców i wszelkich kurzów, pyłków po umyciu zalewamy alkoholem. Wódką, krótko mówiąc. Jaki to będzie rodzaj wódki? To już zależy od Was, aby miała 40%. No i teraz te liście zalewamy, zamykamy szczelnie i na 2 tygodnie do spiżarki. Nie musi stać w lodówce, nie musi stać w jakichś chłodnych warunkach. Normalnie w takiej temperaturze pomieszczenia trzymamy 2 tygodnie. Od czasu do czasu trzeba tutaj to wszystko przemieszać, żeby to się, te liście, żeby tym alkoholem przechodziły. Ewentualnie jak któreś wyjdą na wierzch, można je docisnąć, przemieszać tam łyżką drewnianą. Nie metalową, tylko drewnianą. No i po 2 tygodniach, jak już to postoi, nabierze tej mocy, liście oddadzą do alkoholu swoje właściwości, przez gazę dokładnie przecedzić, zlać i taką nalewkę później, jeżeli mamy lekkie stany zapalne dróg moczowych bądź niewydolność nerek, to bierze się około 15 do 30 kropelek dziennie, 3 razy. I to pomaga, łagodzi te właśnie dolegliwości. Także polecam Wam zrobić taką nalewkę bardzo szybko, bardzo prosto i życzę zdrowia, abyście nie chorowali na nerki, żebyście nie łapali zapalenia. No a teraz w miesiącu maju życzę Wam ciepła, burz takich delikatnych i chodzenia po trawie, po kałużach i nabierania zdrowia, nabierania odporności, do tego wszelkich łask od najczulszej z naszych matek, od tej matki, która jest nad nami, która kocha nas wszystkich jednakowo i ochrania nas swoim płaszczem. Tego Wam właśnie życzę. Do następnego!